Ursynów przeszedł daleką drogę od kilku rozdzielnych wsi przez bycie częścią dzielnicy Mokotów i później stanie się dzielnicą Ursynów, aż po rozbudowę do obecnego wspaniałego stanu. Ursynów jest wyjątkową dzielnicą, a rzecz, która sprawia, że jest tak atrakcyjna dla nowych mieszkańców, to komfort życia. Widzą to inwestorzy i deweloperzy, rozpoczynający na Ursynowie budowę kolejnych osiedli, co sprawia, że wciąż jest to jedna z dzielnic, w której buduje się najwięcej mieszkań w Warszawie. Za Ursynowem przemawia wiele zalet. Wśród nich znajdują się choćby wygodna komunikacja z centrum miasta oraz walory środowiska naturalnego, takie jak tereny zielone, czyste powietrze czy też inne rzeczy, na przykład różnorodne możliwości czynnego wypoczynku i rekreacji. Na Ursynowie mieści się wiele renomowanych placówek naukowych i uczelni wyższych, a wśród nich najbardziej znane są Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Centrum Onkologii, wyjątkowa placówka, która służy pomocą i wsparciem najciężej chorym pacjentom. Na terenie Ursynowa znajduje się wiele zabytków o wartości przyrodniczej, kulturalnej lub ogólnie historycznej. Do nich należą pomniki przyrody, na przykład nasz 700-letni dom Mieszko I, tak samo jak tablice i pomniki, czy zabytkowe kościoły. Ursynów to też idealne miejsce dla miłośników sportu. Wielkim atutem Ursynowa jest znakomicie rozwinięte sieć ścieżek rowerowych, klubów sportowych, boisk do piłki nożnej, pływalni oraz siłowni. Ale Ursynów nie przestał się jeszcze rozwijać i daje z siebie wszystko, by stać się lepszym miejscem dla swoich mieszkańców.